Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale i będzie to moje domowe spa pod prysznicem. Dla tych, co nie mają wanny, mam nadzieję, będzie to duża inspiracja do zadbania o siebie. Na początku warto zadbać o nastrój w łazience. Ja zazwyczaj zapalam świeczki, włączam jakąś relaksującą muzyczkę, aby jak najbardziej się wyluzować. Przed myciem przygotowuję sobie wszystkie kosmetyki, których będę używać, czeszę dokładnie włosy. Oraz polecam również szczotkowanie całego ciała na sucho, które m.in. wygładza skórę czy przeciwdziała powstawaniu rozstępom, a taka oczyszczona i rozgrzana skóra później jeszcze lepiej wchłania dobroczynne substancje zawarte w kosmetykach. Gdzieś widziałam w necie, że eukaliptus warto powiesić pod prysznicem, bo podobno para z prysznica pomaga uwolnić olejki zawarte w roślinie, co udrażnia drogi oddechowe, więc ma właściwości zdrowotne. Do tego roślina tworzy super klimacik w łazience, bo jest to taka namiastka natury. Spróbowałam i mówię Wam, to jest wyższy level relaksu, a jeśli chcecie sobie zrobić naprawdę fancy wieczór, to możecie też wysypać płatki róż do brodzika albo dodać parę kropelek olejku eterycznego, dzięki któremu cała kabina prysznicowa będzie pięknie pachnieć. I tak, zaczynam od zmoczenia włosów. Nakładam później szampon tylko na skórę głowy, czyli tylko na górę i masuję. Bez sensu nakładać na całą długość, bo szampon i tak po nich spłynie. Ostatnio też zaczęłam używać takiego masażera, który świetnie się sprawdza. Pobudza krążenie krwi i ogólnie jest to bardzo przyjemna czynność. Więc tak sobie nim masuję też skórę głowy. Następnie nakładam maskę lub odżywkę od połowy długości włosa po końce. Tutaj akurat użyłam maski regenerującej od L'Oreala, która jest fenomenalna. Bardzo Wam ją polecam. Włosy są po niej super gładkie, lejące się i błyszczące. No top topów. I w trakcie, kiedy trzymam ją na włosach, przechodzę do mycia całego ciała. Mam taki mega żel pod prysznic, kwiat wiśni, który zamienia się w piankę. Jest bardzo delikatny i daje takie miłe uczucie odprężenia. Prysznic jest też o tyle dobry, że łatwiej się tu wykonuje peeling całego ciała. Od razu go z siebie jednocześnie zmywając. Ja użyłam takiego żurawinowego, pachnie cudownie, a skóra po nim jest niesamowicie gładka. I tak przygotowana skóra nadaje się idealnie do depilacji. W wakacje często robię depilację kremem czy depilatorem, żeby mieć skórę gładką na dłużej, a na jesieni czy w zimie zazwyczaj używam na szybko golarki, kiedy tego potrzebuję, bo i tak raczej nie widać tych włosków na co dzień, więc tak wiecie, od święta jak gdzieś muszę pokazać nogi. Zmywam maskę i na tym kończę prysznic, ale mój relaks się jeszcze nie kończy, bo jeszcze muszę się zająć włosami oraz twarzą. Na włosy nakładam taki specjalny, mięciutki ręczniczek, który ich nie niszczy, a przy okazji dobrze wchłania wodę. Opatulam się cała większym ręcznikiem i z kolei na buzie po kąpieli nakładam najczęściej maseczkę w płachcie. Uwielbiam tego rodzaju maski, bo co tu dużo mówić, są najwygodniejsze. Lubię też wtedy przejechać po tej masce zimnym rollerem. Cóż za ukojenie. Mam wrażenie, że wówczas lepiej ta maska też działa, choć pewnie jest to złudne uczucie. I trzymam ją zazwyczaj tak około 20 minut. W tym czasie nakładam m.in. balsam na całe ciało, obowiązkowo po goleniu. Wykonuję przy okazji, powiedzmy, masaż ciała. Robię sobie też coś do picia, na przykład zimową herbatkę, od której jestem już chyba uzależniona. No i czytam jakąś książkę, albo posiedzę na telefonie, w zależności ile tam jeszcze mi minut zostało. Po zdjęciu maseczki nawilżam usta balsamem albo jakimś tam innym specyfikiem. Nakładam również kolagenowe płatki pod oczy, a co? Dodatkowa porcja nawilżenia nie zaszkodzi, zwłaszcza w tym obszarze twarzy. Zdejmuję turban i przechodzę do pielęgnacji włosów. Najpierw nakładam na nie mój ulubiony rozświetlający
olejek, właściwie na same końce, i zaczynam suszenie. Pamiętajcie, aby nigdy nie iść spać z mokrymi włosami, więc warto, nawet jak jesteście zmęczeni wieczorem, trochę je podsuszyć, żeby po prostu uniknąć jakichś tam uszkodzeń, które mogą się stać w trakcie nocy. Staram się też regularnie robić masaż twarzy, a idealnie nadaje się do tego olejek, jakiś taki mocno nawilżający. Ubieram się w piżamkę. No i tak, takie domowe spa pozwoli Wam się zrelaksować jednocześnie fizycznie i psychicznie. Poza tym doda Wam dużo energii do codziennej pracy, do codziennego funkcjonowania, a przede wszystkim poprawi nastrój. Dajcie znać, jak często robicie sobie taki self-care day. Ja staram się regularnie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!